Oj, poczekajcie. Siemano w nowym vlogu. Słuchajcie, ja się witam z wami z auta. Jadę na zakupy. Co prawda dzisiaj odgrzewamy obiad wczorajszy, ale chcę sobie zrobić, bo nie wychodzę codziennie, bo powiem wam, że ja za nie mówiłam po tych targach. Zresztą w poprzednim vlogu to widzieliście. Ale Łukaszek też wylądował u lekarza. Cały czas ma, słuchajcie, zatoki, naładowane zatoki cały czas. W ogóle źle się czuje. No a mamy zaraz wyjazd, więc siedzi w chałupie, w ogóle prawie nigdzie nie wychodzi. Steruje telefonem z firmy. Ja też staram się, słuchajcie, nie latać, bo niby powiem wam, że teraz wyszło słoneczko po tym poniedziałku, co było takie, mieli, zapowiadali. Ale w poniedziałek wydawało mi się, że bez tego słońca jest dużo cieplej niż teraz z tym słońcem, bo jest taki wiatr mroźny. Więc ja lecę na zakupy. Dzisiaj odgrzejemy, bo nam się nie chce gotować z tego wszystkiego, z tytułu tych wszystkich chorób, które są. A powiem wam, że z kim bym nie rozmawiała, to każdy chory. Także taki okres, no niestety, jak to mówią, piździernik, no. Także wszystko, jeszcze nie wiadomo, co przed nami. Ja leków nie biorę, tylko sobie na ten, słuchajcie, na to gardło, to sobie płukam i coś tam te neonginy czy coś tam. Zresztą już mi się skończyły, więc będę musiała sobie kupić, żeby sobie, wiecie, trochę złagodzić. Bo ja dużo gadam, więc też może od tego. W każdym razie, no ja się nie czuję chora, boli mnie tylko gardło. Za nie mówiłam, ale już przywróciła mi się mowa. Za to Łukaszek chory, siedzi w chałupie. Jak ma lepiej się czuje, to bierze się za gotowanie. Ja teraz lecę zrobić zakupy, na dzisiaj to mamy, na jutro zrobić zakupy. No i mieć to w głowie, że będziemy zaraz się szykować do wyjazdu. Więc no musi wyzdrowieć, bo jak taki chory pojedzie. Więc lecę. Nie przedłużam, bo ja to mogę z wami gadać i gadać, znaczy do was gadać i gadać. A tu jednak, słuchajcie, zamówiłam kubeczki, mają przyjść. I zamówiłam nowe wlepki, bo już nam się skończyły, już pisaliście do mnie w dniu targowym, że w sobotę, że już się skończyły. Ja nie miałam pojęcia, że one tak szybko zejdą, że was tylu będzie na tych targach i będą chcieli wszyscy nasze wlepki. Więc wlepki zamówione, z tym, że już z nowym logiem, kubeczki też z nowym logiem, więc jak przyjdą, to wam wszystko pokażę. Mają przyjść na dniach, także wszystko przed nami. Dobra, lecę na zakupy. O, słuchajcie, już pod Lewiatanem. Pełno jest tych. Pełno już jest, wiecie czego? Wieńców na 1 listopada. Ale już gdzie nie gdzie jest nawet Boże Narodzenie, także to już jest wielka przesada. Słuchajcie, wymyśliłam, że zrobię rosół, bo będziemy mieć na 2 dni. I jak wrócimy, to też można sobie do lodówki stawić i sobie odgrzać, żebyśmy nie musieli nic robić. Bo zobaczymy, w jakim stanie wrócimy. Ja mam nadzieję, że do dnia wyjazdu Łukaszkowi się poprawi, dostał leki. No mówi, że mu jest lepiej, ale wiecie, siedzi w domu i tak, jak ma zajawkę, jak się lepiej poczuje, to gotuje. I taki mamy tydzień, słuchajcie, gotowania, siedzenia w domu i gotowania i wymyślamy. Także ja jeżdżę, kupuję na tak 2 dni do przodu i gotujemy i potem sobie coś tam gotujemy i sobie cały dzień jemy. Dzisiaj mam w planach, dzisiaj to będziemy odgrzewać wczorajszy obiad, ale mam w planach też ugotować rosół, żebyśmy zjedli coś takiego, wiecie, zupki jakieś nam się chce, więc rosół. No i potem wstawi się ten rosół i jak wrócimy, bo wyjeżdżamy na weekend, ale wam jeszcze nie mówię gdzie, więc przyjedziemy, to sobie odgrzejemy. Dobra, ja lecę już na te zakupy, nie przedłużam. Łukaszek w domu został i widzimy się później. Łukaszek, dorabiamy sobie do wczorajszego obiadu. Co dorabiamy? Sosik, bo był za gęsty. Czosnkowy i śmietanowy. Nie był mokry. Co? Nie był mokry. A, nie był mokry, był suchy. I dzisiaj dorabiamy sobie, słuchajcie, do szpinaku z kurczakiem i z makaronem. Sosik śmietanowo-cząstkowy, bo był za gęsty, ale muszę wam powiedzieć, że dziś na kolacji robimy sobie... Pokażę wam. Tadam! Wiecie, co to jest? To są małże, czyli mule. Dzisiaj sobie już raz robiliśmy, bardzo dobre są, w Selgrosie kupujemy. Powiem wam, one to tak wyglądają. O tak, 32 zł w Selgrosie, cała taka paczka. I tu jest kilogram.
Ale chyba musi być jakaś promocja, bo ostatnio jak kupowałam to 44 kosztowało, więc chyba jakaś promocja jest, słuchajcie. Także dzisiaj na kolację robimy, pokażemy Wam jak robimy mule, żeby Was zarazić mulami. Wiadomo, kto lubi to lubi, kto nie lubi nie zmuszamy, bo są owoce morza. Ja z owoc morza to lubię tylko mule. A Ty lubisz krewetki też chyba, nie? Ja to lubię wszystko z owoców morza. Tak? Nawet pomarańcze nad morzem. To nie było śmieszne. Zobaczcie. O, i obiadek mamy, wczorajszy, podoprawiony, nawet lepszy niż wczorajszy był, nie? No. Łukaszek cały czas chory, targi go też wykończyły, ja się czuję świetnie. Przepięknie. Dobre? Słuchajcie, widzimy się później, wieczorową porą. Najważniejsze to jest wino w tym przepisie. No nie, no powiem Ci, że można sobie żartować, ale... Wydaje mi się, że bardzo dużą rolę odgrywa no. W tym przepisie. Słuchajcie, jest 20, my dopiero robimy kolację. I tak, bardzo prosty przepis. Trzeba mieć mule, my kupujemy w Selgrosie, już tak naprawdę podgotowane. Trzeba mieć szalotkę, trzeba mieć pietruszkę, trzeba mieć masło, wino i czosnek. I coś jeszcze, kotek? O, umiecie tak? I przepis jest w stalowym garnku, roztop masło i zeszlij na nim posiekaną szalotkę. A ja oglądam, słuchajcie, bardzo fajny film znowu. Teraz Wam powiem jaki. Na Kanal Plus. Teraz Wam powiem jaki. Dla niej wszystko. Też stary film, ale bardzo ładny. Dawno nie oglądałam i już tak naprawdę nie pamiętam, jak się skończył. W każdym razie oglądam, a Łukaniu będzie robił... A Łukaniu będzie robił... mule. Pokażemy Wam później, jak wyjdzie. Wejdę. Chyba jeszcze jedną, nie? Nie wiadomo, ile tej cebuli. Nie, nie wiadomo. Na oko robimy. Wedle smaku. Czego płaczesz? A, bo mi to roboty zaprzęgłeś. Ale jak pachnie ta szalotka, znaczy ostra jest. No właśnie, dziwne. No dziwne, bo ja też o szalotkę to nie znam z tej strony, że jest ostra. Monek, na balkonik wychodzisz? Idziesz? Wracasz? Łukaszek mu siatkę założył i może wychodzić na balkon wreszcie. Wchodzisz czy nie wchodzisz? Miałcio, myślałam, że chce wejść. Dopiero wyszedł. Ale powiem Wam, że odkąd założyliśmy mu siatkę, to tak niechętnie wychodzi na balkon. Za to chętnie chciał wychodzić, jak nie miał siatki na balkonie. Kot na przekór nam robi. Na masełku szalotkę przysmażamy. Na oko. Na patelni, nie na oko. Na patelni, nie na oko. Jeszcze jedno tylko? Jak chcesz. No mamy kilo muli, więc w sumie to może być. Tylko masła chyba za mało, wiesz? Dosyp. Dosyp masło. I co? To musi zeszklić. Zeszklić to się ma, no. Ciekawa jestem, czy nie za dużo. Chociaż nie, bo kilo jest tych muli. Co? I pietruszeczka już. Kroimy. Dobra cebula? Szalotkowa? Wino, słuchajcie, musi być białe, półwytrawne albo wytrawne. Winko podlewamy winkiem teraz. I pietruszka. I co? Musi się co zrobić? Zagotować. Zagotować? No. Musi wino wyparować chyba, nie? Alkohol. No, tak jest napisane w przepisie. Musi się zagotować. Zagotować się musi. To wino z tą pietruszką i z tą cebulą. Z szalotką.
Już pysznie. Już pachnie pysznie. A ja oglądam film. A gdzie jest przykrywka do tego? Brudna. W tym. W zmywarczku. Szymonek wrócił z banicji. Teraz dorzucamy główny składnik. Jak na kilo to mało, nie? I co, przykrywać i trzeba będzie się, i to będzie się dusiło, tak? No. A będziesz to mieszał teraz? No właśnie. Ty, ale mało jakoś jak na kilo, nie? Znaczy nie, wydawało mi się, że więcej w tej torebce jest. Słuchajcie, i nie doprawiamy niczym. Musi się to poddusić. Ile minut? Wina się napijemy, o. 5 minut. Słuchajcie, i nie doprawiamy żadną solą niczym, bo mule już mają przyprawy, więc nie doprawiamy, to zostawiamy tak. 5 minut niech się dusi i będziemy niedługo jeść. I gotowe mamy z sosikami na dwie salaterki. I miseczki mamy do, na muszle. Kotek, ty to nie jesz. Miseczka. Na muszelki. Będziemy wcinać zaraz. Ja sobie przebrałam bluzę, zdjęłam, żeby się nie uświnić, słuchajcie. Bo znając mnie, to mi się uświniła. Proszę. O, pyszności. U, ale wiecie co, to bardzo gorąco musi chwilę postać. Zobaczcie, jak to pysznie wygląda. Ale jak pachnie. Smacznego, kochanie. Pyszne. I osobna miska na muszle. Jak ktoś lubi mule, to naprawdę te w Selgrosie są przepyszne i one kosztują teraz, zapłaciłam za nie 33 zł, ale chyba to jest promocja, bo w normalnej cenie jest 40 chyba 4, ale nie jestem tego pewna. Także naprawdę pysznościowe. Smacznego wam życzę. Siemanko z rana, słuchajcie, już następnego dnia, my po kolacji, ale zobaczcie, co nam z samego rana przyniósł kurier. Jest 8, a kurier nam przyniósł paczkę. I powiem wam, że ja chyba wiem, co jest w tej paczce. Zamówiliśmy nowe kubeczki z nowym logo i z nowymi kolorami, ale mam fryzurkę z rana. Zaczęłam wodę gotować na herbatę, bo powiem wam, że Łukaszowi tak te zatoki zaatakowało, że mu wszystko tu spływa, ledwo oddycha. Na lekach jest i leży. Więc ja zaraz zrobię herbatę, zrobię śniadanie, ale najpierw wam pokażę te kubeczki. Także idę po nóż otworzyć. Co tam, Szymonku? Teraz ci dam. Masz jeszcze jedzenie, czego miałczysz. No, czekajcie, muszę sobie przechwycić tą paczkę, bo jest ciężka. Dobra, druga ręka mi jest potrzebna. No i mamy. Słuchajcie, kubeczek. Pytacie nas o te kubeczki. My ostatnio nie zamawialiśmy. Pokażę wam teraz nowe. Wzięliśmy zielone. Z takie. W środku zielone. Takie, żeby były, wiecie. Tu na tej ziemi, kuli ziemskiej, trochę jest zielonego. Widzicie? I tak, żeby był taki nowe logo. Jak wam się podobają? Już takie niezobowiązujące, słuchajcie. Zrobiliśmy sobie logo ze względu na to, że no, żeby nie było, że w razie czego jak jeździmy i przyczepą, i campervanem, czy w ogóle jeździmy, na przykład samolotem lecimy, to żeby nie było, że mamy zobowiązujące te kubeczki.
to zrobiliśmy sobie to logo takie, wiecie, my w podróży. O, fajne, nie? Jak Wam się podobają? Pytacie nas o te kubeczki, bo długo już nie mieliśmy kubków, z tego względu, że wiecie, wpadliśmy w trans jazdy. Wiecznie gdzieś jeździliśmy, nie mieliśmy czasu. A teraz skorzystaliśmy z choroby, że nas uziemiła i z moich tych rehabilitacji. No to zamówiliśmy właśnie te nowe kubeczki i zamówiliśmy nowe wlepki z nowym logo. Także już nam dzisiaj wszystko przyjdzie i będziemy mieć. A ja się powiem Wam, że z Wami żegnam. Widzimy się w następnym vlogu już wyjazdowym, bo wyjeżdżamy, ale gdzie to Wam powiem w następnym vlogu. Więc słyszymy się i widzimy się w nowym logu. A ja biorę się za herbatkę i za śniadanko. I muszę umyć głowę, ubrać się, przygotować się, bo dzisiaj mam sporo spraw na mieście. Zanim wyjedziemy, trzeba dopinać pewne sprawy. Więc jeżeli chcecie kubeczki sobie u nas kupić, no to na priv albo w komentarzu dajcie znać. Takie inne. Nie mam przy sobie starego naszego kubka, bo mam w przyczepie i w kamperze, a jestem w domu. Ale powiem Wam, że sprawdza nam się ten kształt. To jest 300 ml, słuchajcie. To jest 300 ml, to jest normalnie szklanka wody, szklanka napojów wchodzi w te kubeczki. Także na spokojnie. Zresztą ci, co kupili, to mają, to wiedzą. My też z nich lubimy pić, lubimy ten kształt, bo wiecie, te kwadratowe, takie duże kubki to jakoś tam nam nie pasują, jeżeli chodzi o picie. Dobra, słuchajcie, kończę tego vloga, ubieram się, robię śniadanie, zbieram się, załatwiam sprawy, bo będziemy wyjeżdżać. Także widzimy się w następnym vlogu, już Wam powiemy, gdzie wyjeżdżamy. Trzymajcie się, buźka, pa. Idę dać leki Łukaszkowi.